Od 2 lat teren tak zwanego Zielonego Rynku w Kamiennej Górze świeci pustką. W chwili obecnej do opustoszałego placu podłączana jest trafostacja. Po uzbrojeniu terenu zostanie on wystawiony na przetarg. Niegdyś znajdowało się tu kilkanaście budek warzywno-owocowych. Ich właściciele już w latach 80. chcieli zieleniak zmodernizować. W miejsce straganów postawić wielką halę targową, która w miarę wzrostu ich dochodów przeistoczyłaby się w dwupiętrowy budynek. Handlowcy zrzeszyli się, uzbierali pokaźną sumę pieniędzy. Jednakże wszystko utknęło na planach. Poprzednie władze same chciały decydować o tym, co tam będzie. Miały do tego prawo, był to teren i nadal jest urzędu miasta. Jednakże nie w tym rzecz. Otóż z początkiem lat 90. zaczął się dziwny proces wywłaszczania straganów. Dziwny, ponieważ handlowcom najpierw zaoferowano sprzedaż działek. Gdy na to przystali, dowiedzieli się, że wypowiada im się umowę dzierżawy. Zachowując okres wypowiedzenia, nakazano wszystkim rozebrać kioski.